przywitamy się z dzieciaczkami. Zobaczcie, tam ktoś na nas już czeka. Witamy wszystkich dzieci bardzo, bardzo serdecznie w programie Kreatywny Maluch. Wita pani Ewa i Lili. Słuchajcie, zobaczcie, co ja dzisiaj wam przyniosłam do programu. Co to jest? Lustro. A do czego służy lustro? Co możemy robić z lustrem? Empatyz! I co my w tym lustrze widzimy? Wow! Zobaczyłam piękną księżniczkę. A Filip kogo zobaczył? Jakiegoś rycerza. Słuchaj, Kasiu, no to powiedz, co ty widzisz w tym lusterku? Spojrzyj do lustra, nachyl się. Tak możesz nawet trochę na czworaka, jak ci wygodniej. Nie musisz po turecku siedzieć. Bo wiecie co? Ja widzę siebie, mam brązowe włosy, zaplecione, warkoczyki mam zrobione. Mam kolczyki, mam oczy, nos mam. A wy co widzicie? Kasia, a ty co widzisz w lusterku? Weź się nachyl, zobacz. Widzę mnie. I widzę twoją lustrę i zawsze policjanta. Kasia, a Kasia widzi księżniczkę. Kasiu, a jak się ta księżniczka nazywa? Kasia. Ty widzisz księżniczkę Kasię, Filip widzi siebie. Popatrzcie jeszcze raz do lusterka. Powiedzcie mi, czy wy jesteście tacy sami? Ty i Filipek, jesteście tacy sami? A czym się różnicie? Ja jestem Filip, a ty... A to jest? Dziewczynka. To jest dziewczynka, a ty jesteś chłopczyk, tak? Bo Filip jest chłopczykiem. A popatrzcie jeszcze raz w lusterko. A co macie takiego samego? Bo są takie rzeczy, które są takie same. Tu jest napisane Filip Tomasza. Tu jest napisane policja. Ale co macie takie same? Zobaczcie w lusterku. Bo macie coś. Macie takie same oczka. Macie oczy? Tak samo? A nosy macie tak samo? Tak. A buzie? Tak. Buzie też są takie same. Słuchajcie, to wszystko... Mamy języki. Macie języki? Kasia, zobacz, czy ty masz język. Masz? Aha. Słuchajcie, a uszy macie? Sprawdźcie w lusterku, czy macie uszy. Macie? Mamy. Macie. Macie uszy, słuchajcie. Mamy dwa zęby. Jeszcze zęby macie? Dwa tylko, czy więcej jest tych zębów? Więcej. Kasia też ma więcej. Słuchajcie, bo my tak naprawdę jesteśmy różni, prawda? To jest dziewczynka, to jest chłopiec. Ale jesteśmy bardzo do siebie podobni, bo jesteśmy wszyscy ludźmi. Mamy oczka, mamy nosek, tak? Tak? Czy nie? Więc teraz ja sprawdzę, czy wy będziecie pamiętać, jak wyglądacie. My dzisiaj zrobimy swoje portrety. Zabieram już lusterko. O, tutaj postawię, bo nam na razie nie będzie potrzebne. I uwaga, robimy nasze portrety. Zobaczcie, każdy z was dostanie kartkę. Kartka dla Kasi, kartka dla Filipa i kartka dla mnie. I zobaczcie, ja dzisiaj znowu naniosłam skarbów. Pierwsza ważną rzecz, co przyniosłam, to przyniosłam kolorowe farby. Kolorowe farby. Jedne farby dla Filipa, drugie farby dla Kasia. Skoro są farby, to musi co być? Pędzelki. Pędzelki. Pędzel dla Filipa, pędzel dla Kasi. I najmniejszy pędzel dla mnie, chociaż nie wiem dlaczego, bo przecież jestem tutaj największa. Nie, ten jest duży. No ty masz duży pędzel, dobra. Słuchajcie, i przyniosłam takie tajemnicze kształty, zaraz będziemy mówić, co to jest. Różne takie powycinane rzeczy. To jest tam, to jeszcze jest. Dobrze, już to nie będzie nam potrzebne, wiesz, ale mam jeszcze bardzo ważne rzeczy. Klej. I teraz uwaga, uwaga, zobaczcie, co to ja mam za kształty. Poczekaj, Filipku. Zobaczcie, co to może być? Kółeczka. To mogą być nasze... Co to może być? Koła. Koła. A koło to u nas co to jest? Co wam przypomina w postaci ludzkiej? Jest piłka. No piłka, ale no piłka my nie mamy. Ani ręka nie jest piłką, nie? Co to może być? Nasz. Dobrze, Kasia, to są nasze głowy, więc smarujemy białe kółeczka i to będą nasze głowy. Proszę, każdy ma klej. Proszę. Tak. I smarujemy, bo musimy najpierw posmarować. Smarujemy. O. To ja ci pomogę. Dobrze? Proszę bardzo. Tak.
Ja już swoją głowę naklejam. A ja nie. O. Jeszcze bardziej, o tu musisz jeszcze bardziej posmarować. O tu, zobacz, ci pomogę trochę. Widzisz? I przyklejaj. Ja już? Tak. Filip, daj ci pomogę, o. O, i przyklejamy, przyklej Filip dobrze, tak dobrze. I Kasia też, dobrze, super. No to teraz tak, słuchajcie. Kto chodzi w sukienkach, dziewczynki czy chłopcy? Kasia chodzi w sukience. A czy Filip chodzi w sukienkach? Nie. A w czym ty chodzisz, Filipie? Bluzkę. Bluzkę i spodenkach. To ja dla ciebie mam bluzkę i spodenki, a dla Kasi mam spódniczkę. Którą do wyboru? Chyba tą, bo ta mniejsza. Smaruj, Kasia, sukieneczkę. To moje. A ty teraz posmaruj swoją bluzeczkę. A później spodenki. Tak, a później spodenki. Smaruj bluzeczkę. Bluzkę przychowam. Smaruj. Tak? Tak. Smarujemy. Ja już swoją sukienkę, ja już się w sukienkę ubrałam. Ubieram się w sukienkę. O, ja już jestem w sukience. Filip posmarował bluzkę. Tam jeszcze trochę, Filip, bo ci spadnie, jak będziesz taki bez bluzki. O. Smaruj i przyklejaj do głowy tutaj. Przyklejamy blisko głowy. Super. Kasia, już. I teraz, Filipku, posmaruj swoje spodenki klejem. Kasia, przykleja sukieneczkę. Klej już ci, Kasiu, zabieram, bo nie będzie potrzebny. O, przyklej. Bardzo dobrze. Filip, pomóż ci troszkę posmarować klejem, tak? Dobra, będą się trzymały spodnie, tylko tu trochę. Dobra. I już. Przyklejam. Przyklejasz? Wiesz co, może trochę wyżej. O, tu. No dobra, super. No i co, czy już portrety są wykonane nasze? Nie. A czego tu brakuje? Oczu i buzi. I czego jeszcze, Filip? Czy tylko oczków i buzi brakuje? Włosów. Bardzo dobrze. Włosów, czego jeszcze? I jeszcze rąk. I czego jeszcze? Mamy włosy? Ale brwi. O, brwi brakuje, no tak. I czego jeszcze? I nóg. O, bardzo dobrze. Słuchajcie. I rąk też nam brakuje. I butów. To jesteśmy już kompletnie, będziemy ubrani i będziemy mieć brwi, o czym pamiętał Filip. Super. To już do tego posłużą nam farby. A? Ja którą wybiorę? Chyba ja lubię zieloną. Zieloną? A jaki masz kolor oczu? Ciemne masz oczka. Daj, Kasiu, ja ci pomogę tutaj. I wybieramy już farby. Słuchajcie, malujemy jak chcemy. Jakie chcemy oczy? Dobrze. Ja też jakie sobie wezmę. Oczy? Ja najpierw sobie namaluję buzię. Jakie mam oczy? Jakie? No jakie chcesz? To może być taka trochę, wiecie, taka wymyślona postać, taka bajkowa, taka ja, bajkowa, nie musi być taka rzeczywista. Ja sobie narysuję czerwoną buzię. To ja teraz namaluję oczy żółte. Dobrze. O, będę miała czerwoną buzię. Czarną? Chcesz mieć buzię? Dobra. O. Dobra, mam czerwoną buzię. Wiecie co? Zawsze pragnęłam mieć niebieskie oczy. To teraz sobie zrobię takie niebieskie oczy. A co? Jedno niebieskie oko. Drugie. Super, to teraz oczy musisz narysować. I drugie niebieskie oko. Dobra. Teraz oko maluj. Może czarne, jakie chcesz. Mrówka to nic. No to co ja bym chciała? Zawsze chciałam mieć długie rzęsy. Takie długie, to sobie teraz takie długie rzęsy namaluję. Mam brwi. O, brwi sobie Filip narysował, tak. O, zobaczcie.
Wiecie, co jeszcze chciałam zawsze mieć? Piękne, długie włosy. Blond, żółte. O, takie żółte włosy chciałam mieć. To będzie moje marzenie i sobie teraz to marzenie spełnię. O. Jestem na pomalowałem. Kasia, co by jeszcze pomalowała tu? A ja brwi. To maluj brwi. A tu już oczka masz żółte, tak? Tak. Dobrze. O, teraz muszę czarny. No to weź sobie czarny kolor. O, tu masz czarny też w tych farbach. Muszę położyć pędzelek. A po co? Potrzymam ci, daj. O. Tutaj też sobie narysuję takie długie włosy. Już. Odkręciłam. Mhm. Proszę. Już. Już? To uszy są? Czy to włosy twoje? To uszy. Uszka, dobrze. A włosy narysowałeś, czy ty taki bez włosów będziesz? Będę włosami. No to rysuj włosy. Pięknie. A wiesz co, czegoś ci jeszcze brakuje? Filip, przyjrzyj się, czego brakuje? No, super Filip. Kasiu, czy tobie pomóc? Mogę narysować ci rączki? Nie, chyba przyjdę. No możesz. Dobra, to ja sobie jeszcze, wiecie co narysuję? Ja narysowałem twoje. Zieloną trawkę, bo ja będę stała na trawce. Filip, może i ty będziesz na trawce stał, co? Chciałbyś stać na trawce? No to już tu trawę rysuj. Mam zieloną farbę. Już włosy narysowałaś? Dobra, to masz teraz czarny pędzelek. A uśmiech teraz chcesz, tak? To masz na czerwono, namaluj uśmiech. Bierz stąd czerwoną farbę. Słuchajcie, bardzo ważna rzecz. Moim zdaniem farby są po to, żeby je brudzić. Także nie przejmujmy się, że ten pędzelek jest brudny. Naprawdę nic się złego nie stanie. Mój pan od plastyki tak mówił. O, mucha. Bardzo go pozdrawiam. Ze szkoły podstawowej. Mucha mi zepsuwa. Że farby nie mogą być czyste. Farby muszą być brudne. Sio mucha. I teraz rysujemy, i co już? I teraz nóżki będziesz rysować? Tak. To proszę, masz, tu masz czarną farbę, a ja rysuję trawkę. Filip, rysujesz ty też trawkę? Tak? A to zielono. To tu mam, proszę, ja mam zieloną farbę. Namorz sobie pędzelek, już pobrudzimy jedną. O. I tu jest ten kolor. No, zobacz Filip, trawka do góry rośnie. Może spróbuj takie kreseczki narysować, co? Filipek. O. Narysowałem trawę. Pięknie, też mogę ci jeszcze dorysować trochę trawy? Ciach, 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 ciach. Ty to mnie nie pobrudzi. Nie pobrudzę cię. Dobrze, nasze portrety są już prawie skończone. Poczekamy jeszcze na Kasię. Jeszcze tylko rączki. Jeszcze rączki Kasia dorysuje, dobrze. To już za chwileczkę Kasia skończy rączki. Dobrze. O, już Kasia skończyła, trawka jest. Uwaga, słuchajcie. Nasze portrety są już skończone. Ja bym tylko jeszcze jedną rzecz ważną narysowała. Wiecie jaką? Każdemu z was. Co ja narysowałam? Dobrze, Kasiu, narysowałam serduszko. Słuchajcie, a co to serduszko oznacza? Każdemu z was narysuję serduszko. Wiecie dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że my, mimo że jesteśmy tacy inni, bo mamy inny kolor włosów, są chłopcy, są dziewczynki, to mamy jedną bardzo ważną wspólną cechę. Coś, co nas wszyscy łączy. Mamy serduszko, mamy serce, tak? Mimo, że jesteśmy różni, my tak naprawdę jesteśmy do siebie bardzo, bardzo podobni, tak? I co, pomachamy, pożegnamy się z wszystkimi dziećmi. Pa, pa!